Dzień dobry w drugiej części. Obiecałam, że będzie dziś teraz danie treściwcze, bo nie ukrywajmy, czy bojkowie, łemkowie, czy wszyscy jednak jadali mięso. Chłopi mieli mieć siłę do roboty, kobiety również. I w tym momencie zrobimy danie, tak zwane żarkoje, po polsku można by to przetłumaczyć po prostu na gorące, albo na danie z jednej patelni, czy z jednego garnka. Bardzo proste, niemniej smaczne. Zaczynamy od mięsa. Mięsa, jeśli chodzi o bojków, no to wiadomo, najczęściej jadali mięso owcze. No, u nas w Sanoku ciężko dostać takie mięso. Później była wołowina, drób. Ja wybrałam do tego dania indyka, bo uważam, że tu jest akurat dobrej jakości. Kroimy na małe kawałki. I zaraz będziemy wrzucać troszeczkę oleju, tłuszczu. No bojkowie używali najczęściej olej lniany z tego względu, że len tutaj bardzo dobrze rósł. Tak jak i łemkowie zresztą rozwijał się. Kiedyś ten olej lniany był olejem bardzo powszechnym, powszednim. Okraszano nim wszystko, cokolwiek gotowano. Oczywiście najlepszy jest na surowo. A w dzisiejszych czasach to się troszeczkę zmieniło. Olej lniany jest, można powiedzieć, olejem luksusowym. Więc do tej potrawy, jeśli użyjecie, nie wiem, dobrego oleju rzepakowego, na którym można zesmażyć mięso, będzie ok. Może być też smalec, bo to jest potrawa po prostu mięsna. A smalec, jak wiemy, ma dobrą temperaturę do smażenia, więc będzie też dobrym tłuszczem. Tu widzę, że są małe kawałki. O, tu jeszcze jeden. Ja bardzo proszę mojego magicznego pomocnika o drugą deskę do krojenia, bo tą będę musiała oddać. Zapomniałam. Solimy, pieprzymy i tym razem do tej potrawy dodam świeże liście laurowe. Dla porównania, liść laurowy suszony, liść zerwany dziś rano z mojego drzewka laurowego, które mam w domu. Dlaczego? Bo moim zdaniem te świeże są bardziej intensywne i więcej składników aromatu, o, w ten sposób, aromatu przechodzi do potraw z mięsem. Do mięsa dodamy najpierw jeszcze ziemniaki. Pokroimy. Dawne gospodynie nie bawiły się w krojenie na drobno, na super idealne kostki. Ziemniaki były często krojone, jeśli potrzebowały być mniejsze do potrawy, po prostu w ósemki, w solidne kawałki. W końcu trzeba było jeść i mieć siłę, a nie bawić się. Dobra. Jeszcze trochę. To ma być solidne danie, po którym gospodarze mają mieć siły do pracy. Generalnie, jeśli chodzi o dania bojków, łemków, czy po prostu dawnych, można powiedzieć, nie wiem, ludzi, w dawnych czasach,
Najczęściej były to dania jednogarnkowe, niewymagające dużo pracy i solidne. I właśnie to będzie takie bardzo solidne danie ze składników, które mamy we własnym ogródku. Czyli ziemniak był, a co dalej, to zobaczycie. Bo tak, ja będę bardzo prosiła mojego pomocnika o to przeniesienie na drugi palnik. Ja w tym czasie przygotuję drugą część tego dania. Znaczy drugi składnik, no tak, drugą część, drugi składnik. Czyli cebulę, którą udusimy i będzie robiona na niej zasmażka. Dobra, tylko cebulę dla odmiany. Zeszklę na maśle. W przepisie oryginalnym nie ma informacji, jaki to jest tłuszcz. Nie ma informacji, na jakim tłuszczu mamy szklić cebulę, zesmażać mięso. Nie ma takich informacji. Kobiety, no bo najczęściej kobiety jednak gotowały, przekazywały ustnie i wizualnie. Po prostu mama gotowała, córka patrzyła i widziała, co mama używa. Jeśli było masło, no to używało się masło. Jeśli była gdzieś słonina czy inny tłuszcz, gotowało się na tym, co było. Więc ja po prostu robię to troszeczkę na wyczucie. Uważam, że cebula zeszklona na maśle jest smaczniejsza i doda więcej aromatu całemu daniu. O, już się ładnie. Dobra. Mam jeszcze widelec. Dobra. Nawiązując do kuchni bojkowskiej, bojkinie korzystały z tego, co miały pod ręką, co było, co dawała przyroda, co dawały pory roku. Więc w kuchni też było bardzo dużo grzybów. No ja niestety w tym roku na grzybach nie byłam, nie udało mi się ze względu na pracę, więc nie wymyślałam potraw z grzybami. No, wracając do tego, co gotujemy, bo tam mieliśmy minutkę przerwy. Jajka ugotowane są obrane, a tu nam się musi cebulka się szkli. Dajmy jej mocy. I teraz, co ciekawego, będziemy robić zasmażkę na zeszklonej cebuli na mące owsianej. Mąka owsiana jest, no jest inna niż mąka pszenna. Zagęści nam to potrawę, doda powera, doda sytości. I mówię, jest to troszeczkę coś innego niż my na co dzień teraz stosujemy w kuchni, gdy zasmażkę robi się, załóżmy do fasolki po brytońsku, ale tylko na oleju. Tu będzie zasmażka po prostu na cebuli. Tylko muszę tu ustawić moc, żeby mi się to nie zepsuło, nie spaliło. Dobrze. Mamy zeszkloną cebulkę. Jeśli da się to pokazać tak bliżej, to by było dobrze. Jeśli nie, to ok. I pachnie to. Cebulka na maśle to jest mistrzostwo świata. I dodajemy mąki. Mamy tylko jeden tupalnik. Na drugim dochodzi troszeczkę dalej mięso z ziemniaczkami. Zaraz poproszę mojego magicznego albo tajemniczego pomocnika o przyniesienie
tej pierwszej części dania, tylko niech się to nam zeszkli. Przepraszam, nie zeszkli, połączy już teraz, bo cebulka jest zeszklona, a myślami jestem przy niej. Masło, cebulka i mąka owsiana. I teraz na tak dość spory ogień. Teraz poproszę o mięsko bez pokrywki, ziemniaczki, myk, myk. I będziemy zamieniać i dodawać, bo mamy tylko jeden palnik. Dobra, dajemy nam power. Popatrzcie, ziemniaczki podduszone z mięskiem. Chodź. Dobra. Do tego nasza bojkowska zasmażka, dosłownie bojkowska. Poproszę filiżankę wody, bo tu jest bardzo gęsto. Dużą filiżankę wody. Patrzcie. Oj, wypadło. Trzeba spróbować. Przepyszne. I teraz tak, w tym przepisie na żerkoje, który znalazłam, który, no, wyszperałam w jak najdawniejszych przepisach. I poproszę przyszykowanie talerzy i widelców, bo będzie zaraz degustacja. Przepis brzmiał po prostu mniej więcej tak. Uduś mięso, dodaj ziemniaki. Osobno zeszklij cebulę, zrób na niej zasmażkę i gdy masz, dodaj pomidory lub sok pomidorowy, czyli po naszemu przecier pomidorowy. I w przepisie, który znalazłam, było powiedziane, że jak gospodyni ma, może dodać pomidorów, soku pomidorowego bądź przecieru, więc na bogato dodamy przecieru pomidorowego i co ciekawe, do tego żarkoje dochodzą jajka, więc tu sobie potrawa dochodzi. A my do tego dodamy, jak w tym starym przepisie, gotowane jajka. No to teraz będzie jeszcze lepiej, bo lepiej widzę. I do żarkoje dodajemy jajka. I jest to już gotowa potrawa. Jakby powiedzieć, jednogarnkowa, z tego co bojki nie miały pod ręką, czyli kawałki mięsa, mnóstwo cebuli, ziemniak, przyprawy, no to te, które były pod ręką, sól, pieprz, czosnek. W naszych współczesnych czasach dodalibyśmy troszeczkę na przykład łupczyku majeranku soli, bo oni mało soli używali, ale naprawdę syte danie. No ale podejrzewam, taki bojko, który szedł z gór, jak coś takiego zjadł, to miał ochotę na bojkinie. I tym zakończmy. Jak ci się tu podoba, Matylda? Ładnie. A co ci smakowało? Smakowało mi... Co potem było? To, co potem było, to znaczy tak. Pierwsza była zupka?
I był taki chlebek pyszny. I chlebek pyszny. Oszczypek ci smakował, tak? Chciałabyś, żeby mama taki robiła? No to przypomnimy. 200 gram mąki, 100 ml kwaśnego, dobrego mleka, szczyptę sody i można robić, nie? Z jednym jajem wymieszać, zrobić ciasto, rozwałkować albo rozklepać rączkami. Dzieci lubią tak rączkami myziać. Na taki płaski placek wrzucić do piekarnika, ja tak myślę, 160 stopni, 15 minut i będzie ok. I to ci tak smakowało? Dobra, to teraz robimy coś innego. Placuszki. A lubisz śmietankę? No, ja uwielbiam, jak jest dobra, kwaśna, taka prawdziwa śmietana, to jest najlepsze, co może być. A do tego będą ziemniaczki tarte, kapustka kiszona, trochę pieprzu, soli, jajko i zrobimy pyszne placuszki właśnie z kapusty kiszonej po bojkowsku. Pomożesz mi? No to super, chodź, działamy. No, ja tu już zaczęłam trochę wcześniej, bo to tarcie tych ziemniaków jest takie straszne, więc mi nie pomożesz. Ale za chwilę pomożesz mi mieszać składniki, dobra? I słuchaj, ty tu będziesz w miseczce sobie mieszać składniki, a ja będę dodawać następne. I teraz tak, będziemy robić placuszki z kiszonej kapusty. Popularnie są nazywane fuczkami. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. I Łemkowie, i Bojkowie, i inne ludy nazywają placki z kiszonej kapusty fuczkami. Tylko są różnie robione. U Łemków fuczki, czyli placuszki z kiszonej kapusty, to w skrócie można powiedzieć ciasto na naleśniki plus kapusta kiszona. Natomiast u Bojków, szukając najstarszych przepisów, natknęłam się właśnie na takie placuszki, fuczki z kiszonej kapusty z dodatkiem tartych ziemniaków. O. Kapustę sobie pokroimy, żeby to było kruche i smaczne. Jeszcze troszkę. Możesz mieszać. Możesz mieszać. Tak, mieszaj. Już do tego dodamy jajeczko. Uwaga. Teraz mieszaj porządnie. I co? Łemkowie nie używali, co czy nie używali? Najczęściej używali mąkę owsianą, więc dodamy troszeczkę mąki owsianej. Mogę spróbować, bo to widzę, że ciężko idzie, no bo wiadomo, to miało być danie dla mężczyzn i gospodyń, które ciężko pracowały w polu i w górach. Wypasali owce, więc danie ma być konkretne. O, widzisz, wymieszane, jak myślisz? Dodamy soli i pieprzu do smaku. No to dodajemy soli i pieprzu do smaku. Myślę, że będzie ok. Chcesz? Troszkę pieprzu. Troszkę pieprzu. O. Będzie ok? Okej. Wymieszamy. Wymieszamy. I co ciekawe, w tym bojkowskim przepisie właśnie nie znalazłam dodatku mleka. Tak jak w łemkowskim. Wygląda to tak. Czyli tarte ziemniaki, kapusta kiszona, sól, pieprz, jajo. Ładnie to pachnie. O, ładnie to pachnie. No to czyli zapowiada się jednak chyba dobre i smaczne danie. To co? Widzieli wszyscy? No tak to wygląda według przepisu. Włączamy kuchenkę. I jeszcze jedno.
nie byłam sobą, jakbym nie dodała czegoś od siebie. No przepraszam, to cała ja. Ale to nie jest tak do końca, że totalnie od siebie, po prostu w tym najstarszym przepisie, który znalazłam, bojkowskim, tak, jest kapusta, są tarte ziemniaki, ale później była wzmianka o dodatku cebuli. I dodaję cebulę, ale ze szkloną na maśle, żeby stuningować smak. I myślę, że to będzie, mam nadzieję, będzie dobre. Ocenicie. Jeszcze trochę pomieszamy. Kapusta to było bogactwo witaminy C, było, jest. No, tego się nie da ukryć, że do tej pory. Ale łatwo ją było przechować w drewnianych beczkach i była obecna i u Łemków, i obojków, i u innych ludów Słowian. Próbujemy robić. Jest. Smaży się. Naprawdę, to pachnie pięknie. Czuć kiszoną kapustę. Czuć ziemniaki, jak z naszych placków ziemniaczanych, tak można do ówczesności przyrównać. I znowu mamy danie proste. Bardzo proste, no bo praktycznie dwuskładnikowe, no trzy. Kapusta, ziemniak, jajo. No mąka owsiana była no pod orędziu, no to tutaj ile łyżka, może dwie łyżki mąki. Mąki to jest niewiele. I to pokazuje nam, jak mimo małej ilości składników można stworzyć danie, które jest smaczne, syte, a zarazem zdrowe. Być może ktoś powie, że smażone to niezdrowe, no ale nie przesadzajmy, od czasu do czasu smażone też trzeba zjeść. A biorąc pod uwagę to, że prawdopodobnie smażyli te placki na blasze, no to one były też praktycznie bez tłuszczu. A my sobie możemy tutaj je usmażyć i rozłożyć na papierowym mleczniku, bo tłuszcz odciek. No nie, i też będzie dobrze. Tyle na dzisiaj. Zakończyliśmy placuszkami z kapusty bojkowskimi, czyli potocznie zwanymi fuczkami, które występują i na Bojkowszczyźnie, i na Łemkowszczyźnie. Na koniec chcielibyśmy podziękować karczmie za to, że mogliśmy tutaj przygotować te potrawy, być, korzystać ze sprzętu. A Was wszystkich zapraszamy na to, by smakować bojkowskie potrawy. Nie tylko te, które dzisiaj przedstawiłam. To był promil tego, co u nich jadano. Ale zapraszam do tego, by spróbować takich prostych potraw, z prostych składników, które naprawdę są smaczne. Chyba nasza mała tutaj pomocnica szczerze powiedziała, że bardzo jej smakuje. I tak było, rzeczywiście. Zapraszamy jeszcze raz na oglądanie wszystkich naszych filmów z bojkowskich płai. Zapraszamy do Sanoka, zapraszamy w Bieszczady i kontaktujcie się z Uniwersytetem, z Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym, jeśli macie jakieś pomysły, pasje związane z naszymi terenami. Dziękuję bardzo. Edyta Wilk dla Was gotowała.